Witajcie w kolejnym odcinku projektu Ford GPW 70311. Prace w garażu przy projekcie cały czas się toczą i ostatnio nabrały, że tak powiem, rumieńców. Sporo się dzieje, sporo rzeczy zaczyna być zrobionych na 100%. I przyszedł czas na koła. Są zamówione już opony, dętki i wszystkie rzeczy niezbędne do złożenia kół, ale zostaje naprawa felg, która jest najbardziej wymagająca. Tak więc za chwilę zabieram się za te felgi i zobaczycie, jak te prace będą wyglądały. Póki co na stole jeszcze elementy od wyciągarki, która jest pomalowana, ale jeszcze trzeba pomalować ją z drugiej strony, tak więc jeszcze wyciągarki nie mogę złożyć, ale robię już porządek na stole i wjeżdżamy z felgami. Pierwszą rzeczą, jaką wykonam naprawdę tutaj, żeby zabrać się za remont tych felg, to trochę zmiana planu tak naprawdę, to przygotowanie ich do wypieskowania. Wcześniej chciałem je klepać, spawać w takim stanie jak są, a na końcu je wypieskować. Ale to był chyba zły pomysł, bo jest tutaj tak dużo farb na nich i różnych innych rzeczy, że ciężej by się spawało, trochę może gorzej nawet by się klepało. Mało rzeczy tutaj widać, na przykład te oryginalne tabliczki, nazwijmy je znamionowe, które są tutaj przyspawane, zgrzane do tych felg, są prawie niewidoczne, zalane kilkoma warstwami farby. Tak więc ja wykręcam wszystkie śruby z tych felg, przygotowuję je do piaskowania, a dziś zajmę się tymi samymi śrubami, które spróbuję oczyścić mechanicznie i zobaczę, jak to będzie szło. Tak więc do pracy. Felgi przygotowane do wywiezienia na piaskowanie. Kilka śrub musiałem niestety, samogrzanie jakby nie pomogło. Po prostu trzeba było je na prasie
wyciągnąć. Tak więc narzędzia się przydają. A teraz moja zabawa to oczyszczenie wszystkich śrubek. Zobaczcie, ile tego jest. Tak więc szczotka w ruch i bawimy się. Prezentują się felgi, te cztery sztuki, które będą szły na auto. Jak widzicie, są w stanie świetnym. To są oryginalne felgi, wypiaskowane. Całe te ranty, czy ta przedłoczka raczej nazwijmy to, jest w świetnym stanie. Gniazda pod nakrętki, śruby, tutaj szpilki. W dobrym stanie. No i całość jakaś tam niepogięta i nie jest jakaś ekstremalnie przejedzona. Oczywiście, żeby uzbierać te felgi, trwało to dobrych kilka lat i przez ręce przeszło ponad 20 sztuk. I to też nie jest tak do końca, że mam totalnie super felgi. We wszystkich tych czterech będą wymienione te blaszki. A teraz felga, która miała iść na zapas, bo na zapas wpadłem na pomysł taki, że zostawię te oryginalne blaszki, bo akurat tak jest, że jest taka możliwość, bo mam takie. Ta felga miała iść na zapas, ale ona jest taka tutaj popukana, potłuczona. Oczywiście dla wielu by to w ogóle nie robiło żadnego problemu, bo dzisiaj taka felga w takim stanie to i tak jest, można powiedzieć, rarytas. Za chwilę otworzymy nową paczkę z nowymi częściami, które przyszły. Na podłodze w imadle zaczynam malować, piaskować i tak dalej. Wszystkie wypiaskowane rzeczy i pomalowane tylko wstępnie. Od zawieszenia i silnika. To jest temat taki u mnie teraz wiodący. Także mam tutaj resor. Na lewą stronę ten podporowy, elementy silnika, cybanty, nowe amortyzatory w kopii z takim sygnowaniem GPW. No i elementy silnika, które już są robione tak jak mają być. Tu przy okazji nóżki, które dostałem w prezencie. Jeszcze raz Grzegorz, Cię pozdrawiam i dziękuję Ci za ten towar. Bardzo fajna sprawa. Tu znowu kawałek silnika. Tam jeszcze w oddali parę rzeczy. Jeżeli to wszystko zostanie zrobione i koła, to w tym wypadku mam całe zawieszenie skończone. Oczywiście nie skręcone, ale skręcić to już będzie tak naprawdę, jak dla mnie to będzie pikuś.
ale wszystko będzie przygotowane. Ok, zobaczymy co tam w tej paczce. Kolejna paczka tutaj chyba, tego co pamiętam, mają być rzeczy, które miały przyjść z Anglii. Jaws Motor Pool. Ogólnie sam już nie wiem co nawet zamawiam. Tutaj długo się czeka, później się zamawia coś innego. I to naprawdę różnie bywa. Ale temat wiodący teraz w sumie jest u mnie chyba 80% to silnik. Mam wrażenie, że ilość elementów eksploatacyjnych, które jednak no, warto wymienić, w silniku jest ich na tyle dużo, że jest taki temat właśnie niekończący. Naprawdę te rzeczy to trzeba zakupić. No i jak to w Anglii, ich pudełeczka. Co my tu mamy? Filtr oleju. Filtr oleju. W sumie to mogłem zamówić od razu dwa. Bo ten pierwszy będzie tylko na chwilę. Naprawdę. Tutaj mam farbę. Tu mam element do przykręcenia puszki od filtra oleju. No, no i akurat mój jest dość mocno pomęczony. Nie ma tej F-ki. Tak więc wolę kupić coś takiego. Później wam to wszystko z bliska gdzieś pokażę. Jaws Motor Pool. Tarcza sprzęgłowa. Mam nadzieję, że będzie ok. Sprzęgło, jeżeli chodzi o docisk, to oryginał mam Fordowski. Pozdro Krystian, no od siebie to mam. I ten element będzie w bardzo dobrym stanie. Znowu śrubki. Różnego rodzaju śrubki, pompa wody. No tak pomału zbieram te śrubki, jeżeli chodzi o śruby sygnowane F-ką. Kolejny elemencik. Linka. No jest tego trochę. Tutaj odsłona do termostatu. Termostat. Można by w ogóle było nie montować tak naprawdę. Ale zrobimy jak ma być. Śruby do przykręcenia kolektora wydechowego. Śruby. Do haka. Wytrzymacze. Wieniec, nowy wieniec. Koło zamachowe mam, wystarczy tylko przełożyć. Tutaj jeszcze utwardzacze do farby. Tu takie drobne elemenciki. Uszczelki, to do filtra oleju bodajże. Pasek GPW. Blacha to osłona pod silnik. Sprężyny. Ucha, no i właśnie ucha, przyszły ucha. Takie jak mają być. No, GPW. Jednak ucha od haka tylnego do przyczepki były sygnowane GPW. No i co? No i takie zamówiłem. Tak więc tutaj one fajnie zapakowane, fajnie zrobione, bo od razu mają tutaj podkładki, nakrętki, wszystko tak jak ma być. Super. Cieszę się. Tutaj jeszcze
jest ładna